Chwała naszemu Panu Bogu Wszechmogącemu, niech będzie za ten wspaniały przywilej, który każdy Sabat możemy mieć, chociaż każdy Sabat jest inny, drodzy, to jednak wierzę w to gorąco, że każdy jest szczególny, a przede wszystkim i to, że wszyscy mamy jakąś świadomość tego, że dzisiejszy czas, gdy rozważamy Słowo Boże, jest takim miejscem, w którym możemy rzeczywiście odczuć błogosławieństwa. Które mogą być udziałem każdego człowieka, którego Pan Bóg powołał do istnienia. Przecież drodzy, gdy chociaż dzisiaj rozważaliśmy pokrótce pewne myśli z pierwszej księgi mojżeszowej, ja do nich chcę wrócić, ale to w nieco w inny sposób, i chcę, żebyśmy o nich dzisiaj więcej porozmawiali z punktu widzenia tego, jaka była rzeczywistość na samym początku, gdy człowiek został stworzony, prawda? gdy przebywał w doskonałym. Miejscu i gdy atmosfera tego miejsca była taka bardzo szczególna, ponieważ Pan Bóg przebywał wśród nich, oni mogli cieszyć się obecnością Bożą, mieli przywilej, że mogą przebywać z kimś, kto powołał ich do życia. Jest to wspaniała rzecz, wspaniały przywilej, który został im dany i którego oni mogli korzystać, drodzy. Ogród Eden stanowił dla ludzi. Wspaniałe miejsce, którym mieli równocześnie miejsce, gdzie mogli przebywać ze swoim Stworzycielem, gdzie mogli być z nim jako z kimś, kto mógł ich uczyć, kto, kto mógł im wskazywać na pewne sprawy, które oni poznawali, i nie było nigdy końca tej nauce, bo zawsze w jakiś sposób coś nowego odkrywali. Zawsze było to coś, co było dla nich tak bardzo szczególne. I jedyne w swoim rodzaju. I tak, drodzy, właśnie było do momentu, aż pojawił się ten punkt przełomowy. Ale zanim, drodzy, o tym będziemy czytać, to popatrzmy jeszcze na tekst, który jest zapisany w drugim rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej, Księgi Rodzaju, i wiersz 17. I tam jest napisane tak: Ale z drzewa poznania dobra i zła. Nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz, prawda? Na pewno umrzesz. Pan Bóg nie powiedział im tylko, że będziecie śmiertelni, ale co powiedział? Na pewno umrzesz. I teraz, drodzy, gdy stało się już, gdy człowiek uległ tej pokusie, przeczytajmy od wiersza siódmego trzeci rozdział. Wtedy otworzyły się im oczy, obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. A gdy usłyszeli szelest pana Boga, przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: Gdzie jesteś? A on odpowiedział: Usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg: Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, którego zakazałem ci jeść? Na to rzekł Adam: Kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Wtedy rzekł Bóg do kobiety: Dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta: Wąż mnie zwiód i jadł. W tej historii, drodzy, mamy ukazaną ciekawą rzecz, ponieważ Pan Bóg zadaje im pewne pytania, o nich za chwilę powiemy sobie, ale, drodzy, ta pierwsza rzecz, jaka się pojawiła, gdy człowiek zgrzeszył, to co się stało. Gdy otworzyły się im oczy, poznali, że są nacy. Tego nie poznali nigdy. Tego nie było, tego problemu nigdy nie było. Stwierdzili, że coś jest nie tak. Pojawia się lęk, obawa, oni się kryją. Przecież nie tak miało być. Pomyślmy, drodzy, gdybyśmy się cofnęli trochę wcześniej, to oni przebywali bezpośrednio ze swoim stwórcą, cieszyli się, a teraz zachowują się jak ludzie, którzy mają coś na sumieniu, i tak jak to dzisiaj często jest, że ludzie się kryją, prawda? Jeżeli dłużnik. Nie zwraca długu wierzycielowi, zaczyna go omijać. Zaczyna go po prostu omijać. On nie chce już z nim przebywać. On, jak go widzi gdzieś z daleka, to już e, znajdzie jakieś odpowiednie miejsce, żeby albo przejść na drugą stronę ulicy, albo w jakiś sposób, żeby nie mógł być rozpoznany przez niego i żeby nie mieli kontaktu. W taki oto sposób zachowuje się Adam z Ewą. I ta sytuacja, jaka pojawiła się niekomfortowa, dla nas jest może drodzy, czymś oczywistym, bo jako ludzie urodziliśmy się już grzeszni, i dla nas to w zasadzie jest już powszednim czymś. Chociaż z punktu biblijnego nie powinniśmy do tego tak podchodzić, ale człowiek się do tego przyzwyczaił. W zasadzie każdy z nas już od początku w takim stanie funkcjonuje. Tylko ja się zawsze zastanawiam, jak to było wtedy, gdy oni musieli doświadczyć tego, Przełomu, tego punktu zwrotnego, gdy nagle się wszystko zmieniło, gdy nagle okazało się, że to nie jest już ta rzeczywistość. I ta sytuacja, drodzy, pokazuje nam, że Pan Bóg miał jakiś już dla nich cel przygotowany. Podam jeszcze jeden przykład. Ponieważ trudno jest nam zilustrować taką sytuację, jako że sami, jak powiedzieliśmy, nie doświadczyliśmy tego, możemy to jedynie porównać do takiej sytuacji, gdybyśmy wyobrazili sobie ludzi, którzy zaplanowali urlop, wyjechali gdzieś do ciepłych krajów, wśród palm. Mogą przebywać na plaży, gdzie jest im dobrze, gdzie jest przyjemnie, gdzie mają bardzo dobre warunki bytu, bo jest to dobrej jakości hotel i w pewnym momencie okazuje się, chociaż dzisiaj te sytuacje już się tak nie powtarzają. Zraz no z uwagi na pandemię, a drugi to to, że e, są pewne zabezpieczenia, że już ubezpieczenie trzeba wykupić, że jest fundusz gwarancyjny. Ale bywało tak, znamy takie przypadki, że ludzie tacy nieraz w jednej chwili mając, ciesząc się urlopem, Musieli szybko wracać do hotelu, gdzie już ta obsługa hotelu wcale im nie nadskakiwała, ale zazwyczaj był to taki suchy rozkaz wydany im, tylko proszę spachować się i opuścić to miejsce, prawda? Tak już jest. Nie ma sentymentów. Jeżeli te sprawy nie były jakoś uregulowane, nie były załatwione przez, jakimś, przez ubezpieczenie czy jakiś fundusz gwarancyjny, to nie było: zmiłuj się, nie było: uproś. Musieli od razu opuścić hotel. Tak samo jest i tutaj, drodzy. Pan Bóg, gdy powiedział im na pewno umrzesz, nie dał, nie dał im gwarancji, że oni to przeżyją. Ale świadomość tego, co teraz będzie, mogłaby dla niejednych być czymś takim, że oto Pan Bóg wiedział już, jak będzie, zaplanował grzech. Czy Pan Bóg rzeczywiście, drodzy, zaplanował grzech? Czy Pan Bóg zaplanował, czy. Chciał, żeby ten grzech zaistniał? Absolutnie nie. Pan Bóg jedynie przewidział skutki, prawda jakie będą, i konsekwencje, które spotkają człowieka, ale Pan Bóg nie zaplanował grzechu, a jedynie go przewidział. I gdy przewidział, to y, oczywiście wprowadził jakby taki fundusz gwarancyjny, który od razu wszedł w życie, a tym funduszem był. Plan zbawienia, i człowiek został uratowany. Teraz możemy zauważyć, drodzy, że gdy w ogóle Pan Bóg już odniósł się tutaj do tych ludzi żyjących na świecie, nie pozostawił ich w takim stanie, prawda? To miejsce, które naród izraelski miał tak w szczególny sposób traktować, to była świątynia. I zauważmy, że w Księdze Mojżeszowej, w drugiej księdze, czyli księdze. Wyjścia jest napisane: I wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich. Wniosek jest taki, że mimo grzechu, mimo upadku, Pan Bóg nie przepędził ostatecznie człowieka w taki sposób, żeby nie mieć z Nim w ogóle kontaktu, tylko świątynię ustanowił po to, aby tej świątyni człowiek mógł z Nim razem przebywać. Jaki był cel, drodzy odwiedzin świątyni, gdy Izraelita przychodził do świątyni? Jaki był cel? Przede wszystkim cel spotkania z Bogiem i rozstrzygnięcie problemu grzechu? W kontekście również wolności od grzechu i śmierci? Bo ilekroć Izraelici udawali się do świątyni, wracali do pierwotnego doświadczenia harmonii i jedności między Bogiem. Tak, aby ostatecznie można było ten stan fatalny, w jakim człowiek się znalazł, zupełnie zmienić. Oczywiście w Starym Testamencie były to jedynie ofiary, które były składane z baranków. Jednak one wskazywały na doskonałą ofiarę, która będzie w przyszłości. Tak też czytamy, że gdy oni może byli w tym stanie niepewnym, prawda? gdy Pan Bóg zadawał im pytania, a byli jedynie odziani w skromne liście figowe, które niewiele im gwarantowały komfortu. Prawda? Raczej, raczej powodowały, że oni, oni się dalej czuli skrępowani. I Pan Bóg w wierszu 21 jest napisane, że uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przyodział ich. Jeśli to zrobił, drodzy, to znaczy, że coś musiało zaistnieć. Że musiała zostać złożona ofiara. Że oni musieli teraz zobaczyć, co stało się w wyniku tak, drodzy, ktoś by powiedział, niefrasobliwej rzeczy, jaką było to nieposłuszeństwo. Ktoś by powiedział: Czy to jest tak dużo? Czy takie konsekwencje musiały spaść teraz na to, że te, to stworzenie, które niczemu nie zawiniło, musiało zginąć, musiała krew jego być przelana? Jednak, drodzy, Nieposłuszeństwo Panu Bogu, Jego prawu zawsze będzie pociągało za sobą śmierć. Apostoł Paweł to w liście do Rzymian napisał, że zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest żywot w Jezusie Chrystusie Panu naszym. Zapłatą za grzech jest śmierć. Nie tylko śmiertelność, drodzy, ale jest autentyczna śmierć. Oni powinni w zasadzie natychmiast umrzeć. Ale Pan Bóg dał im łaski. Można zatem zauważyć, że to, co w świątyni również było bardzo istotnego, ponieważ ten, ta kwestia, gdy naród izraelski, czy każdy indywidualnie Izraelita udawał się do świątyni, to doświadczał jednak czegoś, co możemy nazwać sądem Bożym. No bo było rozstrzygnięcie, prawda? On przychodził z barankiem i ta wina grzesznika została składana na baranka i baranek ponosił. Za to śmierć. Więc było to rozstrzygnięcie, a sąd rozstrzyga przecież e, sprawy. Zatem było to rozstrzygnięcie. I zauważmy, drodzy, że po raz pierwszy, właśnie w Ogrodzie Eden, w tych słowach, które czytaliśmy, Pan Bóg stara się ujawnić przestępstwo. Są poszukiwane dowody, są analizowane z postawy człowieka już grzesznego. Człowiek najchętniej by się chciał. Jaki sposób wymknąć z tej sprawy, ale się nie dało. Są ustalane fakty, by mieli jasność w pełni co do popełnionego czynu zabronionego, więc ustalane zostały te fakty, żeby nie było wątpliwości, prawda? Pan Bóg pragnął im nakreślić tak jasno tą sprawę, żeby oni w tym całym grzechu, jak Jaki popełnili, mieli świadomość, że to nie jest im jakiś czyniony wyrzut bezpodstawnie, ale że Pan Bóg chce ustalić fakty, że chce, aby mieli oni jasność w kwestii popełnionego czynu. Jaka jest ich, drodzy, natura? Zastanówmy się teraz przez chwilę nad tym, dlatego że gdy, drodzy, zauważymy stworzenie Boże, to zawsze widzimy w tym doskonałość. Zawsze gdy Pan Bóg stwarzał, to wszystko widział, że jest jakie? Bardzo dobre. Ostatecznie tak zostało to określone. Pan Bóg stwierdził, że było bardzo dobre. Człowiek został uczyniony na obraz i podobieństwo Boże. Zatem, jak powinien człowiek w tej kwestii dalej wyglądać? Był doskonały, drodzy. Fizycznie Adam jest doskonałym człowiekiem. On jest stworzony na podobieństwo i obraz Boży. Eden White nam nieco udziela tych informacji, chociażby w książce Wielki Bój, gdzie jest mowa o zmartwychwstaniu, i tam nawet przedstawia, że gdy Adam zmartwychwstanie, będzie znacznie większy od dzisiejszych ludzi. Znacznie. Bo on był stworzony bezpośrednio przez Boga na obraz i podobieństwo. Czyli doskonały w każdym jego, możemy powiedzieć, fragmencie, jego i ciała, i fizycznie. I możemy powiedzieć, jego osobowość zostały stworzone w sposób doskonały. A jaka jest ich natura teraz, gdy czytaliśmy te teksty, gdy mówił tak: Kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Kobieta odpowiedziała: Wąż mnie zwiód i jadłam. Jaka jest ich natura zatem? Zła. Zła, grzeszna, drodzy, w jednej chwili, zauważmy, co grzech potrafi zrobić. W jednej chwili, z ludzi doskonałych, którzy, do których my się nie możemy porównywać. Oni nie mieli żadnych wad. My dzisiaj już jesteśmy skażeni w wyniku grzechu. Już ten, to piętno tego zła w jakiś sposób na nas jest również odciśnięte. Oni byli doskonali. I drodzy oskarżenia. Adam stwierdza, że to nie byłoby tak, gdyby nie miał tej Ewy, prawda? A Ewa z kolei mówi: No, tak, ale to wąż był winny. No. Wszystko to wróciło do Boga. I dlatego, gdy Pan Bóg powiedział teraz, przemówił do węża, którego wypowiedział słowa przekleństwa, wypowiada następnie słowa, które stanowią dla nas bardzo istotną obietnicę w Piśmie Świętym. Jest to w wierszu 15. Ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukońsisz je w piętę. Gdy dzisiaj rozważaliśmy Księgę Izajasza, to rozumiemy, że jest to podobnie jak w Księdze Izajasza zawarta Ewangelia w Starym Testamencie. Pan Bóg wychodzi z inicjatywą, to nie człowiek. My jesteśmy, drodzy, już w tak uprzywilejowanej sytuacji, że dla nas nawet to zbawienie jest już wtedy dokonane, gdy nas jeszcze na świecie nie było, prawda? Ale Pan Bóg za każdym razem wychodzi z inicjatywą i to Pan Bóg zwraca się do nich i mówi im o tym, że będzie potomstwo, prawda? Z kobiety, będzie potomek. Z tego będzie również Zbawiciel. I mówi tutaj o wielkim boju, ale jest jeszcze jedna rzecz, którą Pan Bóg tutaj szczególnie powiedział i podkreślił na początku. I ustanowię nieprzyjaźń. Ustanowienie nieprzyjaźni, z czym jest, drodzy, związane i jakie z tego wynikają, drodzy konsekwencje? Czy to dobrze, że Pan Bóg ustanawia nieprzyjaźń? Czy nie mógł Pan Bóg jakoś tego zrobić w inny sposób, próbować pogodzić? Te dwie problematyczne kwestie na tym świecie, dobro i zło. Nie można było po prostu powiedzieć, jakoś to zrobimy. Prawo Boże jest niezmienne, prawda? Bo jego charakter jest również niezmienny, doskonały. Jeśli Pan Bóg by coś zmieniał, no to okazałoby się, że, że jest niedoskonały, prawda? Że prawie się pomylił. Pan Bóg jednak się nie zmienił i teraz, drodzy, ustanowienie nieprzyjaźni ma ogromne znaczenie. Jest wielkim błogosławieństwem. Gdyby jego nie było, tego ustanowienia nieprzyjaźni, to, drodzy, mielibyśmy w całym wszechświecie ten sam problem, jaki mamy na Ziemi. Czyż nie jest tak, że dzisiaj wielu ludzi mówi, że często to zauważamy, że nie potrafi rozróżnić między dobrem a złem? Czy nieraz nie spotkaliśmy się w w przypadku nieraz ewangelizacji, prawda, takich wycieczek misyjnych, że komuś rozdajemy ulotkę i ktoś widzi, że jest to ulotka czy jakaś literatura o tematyce biblijnej, i mówi nam: Dziękuję bardzo, ja jestem porządnym człowiekiem, ja nie potrzebuję. Ja się z tym już nieraz spotkałem. Prawda? Wiele ludzi w jakiś sposób tak podchodzi do tego, że my jesteśmy na tyle dobrzy, że. Nie potrzebujemy nic zmieniać. Po co nam przyjmowanie jakichś doktryn nowych, jak my nie jesteśmy przecież źli. Ale drodzy, gdy my popatrzymy na ten pierwszy przykład ludzi, naszych pierwszych prarodziców, to czy oni nie mogliby w podobny sposób powiedzieć, a byli znacznie lepsi niż my? A jednak co możemy o nich powiedzieć? Że ich natura w wyniku grzechu uległa już całkowitemu zepsuciu, wyniszczone. To, co dobre, zostało wyniszczone. Grzech to wyniszczył, prawda? Zatem jeśli ktoś nam dzisiaj powie, że, wie przepraszam bardzo, ale ja nie jestem taki zły. Ja jestem raczej człowiekiem porządnym, bo ja, wie Pan, ja chodzę do kościoła, ja jestem człowiekiem uczynnym, ja pomagam. Ale to jest bardzo subiektywna ocena i to jest jedynie to, co on może o sobie powiedzieć na podstawie tylko własnych przemyśleń. Ale Słowo Boże nie mówi nam o tym, że jesteśmy doskonali. Wskazuje raczej, że jesteśmy niedoskonali, i bardzo zbłądziliśmy, prawda? W Izajaszu jest napisane w 53 rozdziale, że wszyscy, jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli, wszystkim brak chwały Bożej. Zatem, jeśli tak Słowo Boże, stawia sprawę, to oznacza, że Rzeczywiście ustanowienie nieprzyjaźni miało ogromny cel. Poza tym, drodzy, jest jeszcze jedna rzecz i to chyba ona jest najważniejsza. Oto tekst, który można połączyć bezpośrednio z tym z 3:15 z pierwszej księgi Mojżeszowej, zapisany jest w Ewangelii Jana w rozdziale 14 i Pan Jezus wypowiada tam takie słowa do uczniów i mówi tak: Już wiele nie będę Mówił z Wami. To jest 30. wiersz 14. rozdziału Ewangelii Jana. Już wiele nie będę mówił z Wami. Nadchodzi bowiem władca tego świata, ale On nie ma we mnie nic. Ja tu z Biblii Gdańskiej przytoczyłem ten tekst. W przekładzie tysiąclecia mówi: Nic swego nie ma we mnie. Co to oznaczało? Że Jezus powiedział. To jest książę tego świata, który uzurpuje sobie prawo do tej ziemi, który uważa, 14.30, tak, Ewangelia Jana 14.30, który uważa, że On jest tym, który ma prawo, który uważa się za księcia tego świata, ale co Pan Jezus mówi? Ale On we mnie nie ma nic. Nie ma nic, co by nas łączyło. I to jest, drodzy, gwarancja dla, dla nas. To jest jak ten fundusz gwarancyjny, który, który nas jednoznacznie określa, że jeżeli Panu powiedział, że ustanawia nieprzyjaźń, to znaczy, że ze złem nigdy Pan Bóg nie będzie miał jakiegokolwiek paktu. Bo gdyby tak zrobił, drodzy, całą wieczność w całym wszechświecie męczylibyśmy się ciągle z kwestią rozróżnienia dobra od zła. I nigdy byśmy go nie odróżnili. I zawsze by się pojawiały gdzieś jakieś wątpliwości, zawsze by ktoś powiedział: Ale to tam nie jest takie złe, prawda? Ale Biblia to jasno określa, i tutaj widzimy taki mur, który został ustanowiony nie po to, żeby robić kłopot człowiekowi, ale po to, żeby człowiek teraz mógł zauważyć, że Pan Bóg jest jedynie sprawiedliwy i Jego drogi są nieomylne, prawda? A ten, który kusił ludzi, architekt zła, książę ciemności. To nie jest jedynie uzurpatorem i on jest sprawcą całego zła, grzechu na tym świecie. On jest sprawcą. Dlatego drodzy, w tym pierwszym, e, możemy powiedzieć, sądzie, który jest ukazany w ogrodzie Eden, jest wiele ciekawych nauk, bo zauważmy, że Pan Bóg nie odniósł się do ludzi jakoś z pretensjami. Z wymówkami, tylko konkretne zadaje im pytania, aby tych ludzi pobudzić do myślenia, aby oni mogli zrozumieć, że upadli. I to jest taka myśl, o której Ellen White pisze w książce Droga do Chrystusa, że Pan Bóg często odwołuje się do naszego rozsądku i do naszego sumienia. Do naszego rozsądku i do naszego sumienia, prawda? Nie zmanipuluje nas, nie wymusi na nas niczego, ale nam podpowiada. Ale nam radzi, nam wskazuje właściwy cel, właściwą drogę. I ustanowienie nieprzyjaźni stanowi dla nas, drodzy, wielki, wspaniały dar, jaki został dany właśnie człowiekowi. I tak jak w Izraelu, drodzy, raz w roku był dzień pojednania, w którym w czasie Jonkipur musieli badać swoje serca, prawda? analizować, musieli teraz dokonywać pewnych e, ważnych rachunków sumienia. Był to ważny dzień dla nich, bardzo istotny. Każdy musiał w tym dniu szczególnie stanąć przed Bogiem i otworzyć swoje serce i wyznać swoje grzechy. To, drodzy, jest to bardzo istotne, gdy popatrzymy na taką rzecz, porównując tą sprawę z pewną myślą, która została zawarta w Ewangelii Mateusza w rozdziale 22. Pan Jezus przedstawia tam przypowieść. Bardzo interesująca przypowieść i bardzo ważna ona jest z punktu widzenia kwestii dotyczącej naszego zbawienia. Gdy otworzymy rozdział 22, to tam zobaczymy, że Pan Jezus mówi w przypowieści o uczcie weselnej. Ta przypowieść jest jakby podzielona na dwie części. I jedna z tych części, ta pierwsza, jest podobna do tej, którą na tej samej stronie nawet w Pismie Świętym to jest, która jest od 33 wiersza, gdzie jest podobieństwo o dzierżawcach winnicy. Podobieństwo o dzierżawcach winnicy nam mówi już, sparafrazuje to tylko, że gospodarz wysyłał swoich ludzi, sług, aby w jakiś sposób mogli zbadać, jaka jest sytuacja w tej winnicy. Podobnie i tutaj mamy pewną myśl ukazaną, i przeczytamy sobie od wiersza drugiego. Dwudziesty drugi rozdział, od wiersza drugiego. I pan Jezus mówi tak: Podobne jest królestwo niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swojemu synowi i posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. I znowu posłał inne sługi, mówiąc, powiedzcie zaproszonym, oto ucztem moją przygotowałem. Woły moje i bydło tuczne pobito i wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele. Ale oni, nie dbając o to, odeszli jeden do własnej roli, drugi do swego handlu, a pozostali pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich. I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. Wtedy rzecze sługom swoim: wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. O kim Pan Jezus tu mówi w tej przypowieści. Wspomniałem tutaj. Tą wcześniejszą o dzierżawcach w winnicy, bo tamtą bezpośrednio kierował do przywódców żydowskich, prawda? Którzy go odrzucili, których e, sług, których wysyłał, tam też znieważali, w końcu syna swojego posłał, też go znieważyli, zabili. Tu jest bardzo podobnie z tą różnicą, że jest tylko powiedziane, że to był król i król zaprasza i posyła swoje sługi. I jaki jest odzew? Są zaproszeni. Nie ma prawda, żadnej pozytywnego odzewu. Są raczej nieprzychylni, lekceważą go, a nawet czytamy, że pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich. Czyli nie dość, że byli zaproszeni, że byli zaszczyceni tym, aby wziąć udział w uczcie weselnej, która jest wyprawiana, a to nie było, drodzy, zwykłe wesele. Jeżeli to było wesele na dworze królewskim, no to to było. Wesele, które zaszczyt było uczestniczyć, prawda? Uczestniczyć. Drodzy, gdyby nas ktoś zaprosił na ucztę weselną, gdy ktoś, powiedzmy, z książąt, na przykład Wielkiej Brytanii, e, zmienia stan cywilny, prawda? Żeni się czy wychodzi za mąż, no to to jest zaszczyt. To tam się nie znajdzie tak nikt z przypadkowych ludzi. To są ludzie, którzy są. Zazwyczaj z tytułami książęcymi. Tam nie wejdzie nikt ze zwykłych ludzi. To byli ludzie, którzy mogą dostąpić takiego przywileju i są oni na pewno ludźmi, którzy mają tytuł książęcy. Przypadkowych ludzi tam nie znajdziemy. A czy naród izraelski nie był ludem królewskim, kapłańskim, narodem świętym? Szczególnym ludem? Był. Został zaproszony. Prawda? To był przywilej skorzystać z takiego zaproszenia, ale okazuje się, że nie. I mamy drodzy, teraz drugą część tej przypowieści. I tutaj jest napisane od wiersza dziewiątego. Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się gośćmi. A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną. I rzecze do niego, przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej, a on o nie miał. Wtedy król rzekł sługom, zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, albowiem wielu jest wezwanych. Ale mało wybranych. Druga część. Pytanie, jeśli tamta dotyczyła narodu izraelskiego, kogo będzie dotyczyła? Ludu Bożego w Nowym Testamencie, prawda? Ludu Bożego w Nowym Testamencie. Zauważmy, że to jest tak, że tam byli ludzie, którzy byli z rodu książęcego, a tutaj jak czytamy, to nawet są ludzie, których. Mieli przypadkowych, prawda? Pójście na roztajne drogi, kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. No właśnie. I zostali zaproszeni, i przyjęli zaproszenie. I jak jest tutaj w sprawozdaniu napisane, że sala weselna zapełniła się gośćmi. Wtedy król przyszedł, aby przepatrzeć się gościom. I ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną. Jak drodzy zrozumiemy tą przypowieść? Niektórzy są zdania i próbują dociec z tego, że to jest jakaś niekonsekwencja, że ktoś zostaje zbawiony i nagle jakby z tego nieba musiał zostać wyrzucony. Czy tak rzeczywiście jest? W książce przypowieści Chrystusa jest napisane, że ta scena. Wyobraża nam scenę sądu, gdzie król przychodzi i przepatrywane są, są wszyscy goście. I e, przeglądani są, prawda, czy są ubrani w szatę weselną. Taki jest zwyczaj, że nie można wejść, i taki był zwyczaj na wschodzie również, że nie można było wejść do e, sali weselnej bez odpowiedniej szaty, przygotowanej wcześniej dla gości. Nie mogła być to szata która była zwykłym ubraniem z tym co ktoś nosił na co dzień. Musiało być to coś szczególnego. My rozumiemy, że w tamtym czasie w ogóle pojęcie ubierania się było zupełnie inne. To był minimalizm w narodzie izraelskim raczej. Ludzie mieli po jedną, dwie szaty, prawda i to raczej więcej nie było. Zatem, jeśli ktoś dostępował przywileju zaproszenia, to rzeczywiście było to coś wspaniałego, i on otrzymywał szatę, która musiała wskazywać na to, że on dostąpił zaszczytu, że jest to przecież nie byle kto, ale jest to wesele syna królewskiego. Jest to na dworze królewskim. Zatem, drodzy, w Nowym Testamencie mamy również lud, który jest królewski, kapłański, lud nabyty. Ale coś jest, co wskazuje na to, że niestety może się pojawić taka sytuacja, że ktoś będzie myślał, że na tą ucztę weselną może tak pójść. Ellen White napisała taką ciekawą myśl w książce, właściwie to jest komentarz biblijny, napisała taką, takie słowa: liście figowe nie zakryją grzechu. Adam i Ewa zjedli owoc i przez to otrzymali poznanie, którego nigdy nie byliby świadomi, gdyby pozostali Bogu wierni. Było to doświadczenie zakończone nieposłuszeństwem i niewiernością wobec Boga, które spowodowało uzmysłowienie własnej nagości czyli tego, że nie mieli już szaty, prawda? Oni to spostrzegli nie mieli tej szaty. I to było dla nich bardzo trudne do zniesienia. Szata niewinności, okrycie, które ubrał ich Bóg zniknęło. Wówczas usiłowali zastąpić ową niebiańską szatę ubraniem z liści figowych. Jest to okrycie, które stale używają przestępcy Zakonu Bożego od czasów nieposłuszeństwa Adama i Ewy. Splatają liście figowe, by okryć swoją nagość spowodowaną przestępstwem. Figowe liście symbolizują argumenty. Mające przykryć ich nieposłuszeństwo. Gdy Pan kieruje uwagę mężczyzn i kobiet, naprawdę zaczynają oni splatać ubranie z liści figowych, by osłonić nagość duszy. Jednak nagość grzeszników jest nie do zakrycia. Wszelkie argumenty. Utkane w ten sposób przez wszystkich, którzy podejmują ten daremny wysiłek, skazane są na niepowodzenie. To jest, drodzy, właśnie ta sytuacja. Człowiek ten, który wszedł na ucztę weselną i uznał, że to, co ma czyli mogą być to te figowe liście prawda? może być to jego codzienny ubiór wystarczy. Po co to zmieniać? Czy ja tego potrzebuję? I drodzy, żebyśmy nie byli gołosłowni, znajdziemy w Apokalipsie potwierdzenie tego stanu rzeczy. Otwierając ostatnią Księgę Pisma Świętego na rozdziale trzecim i wierszu siedemnastym jest tam napisane wprost. I mówisz, ponieważ bogaty jestem, siedemnasty wiersz trzeciego rozdziału, bogaty jestem, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz, biedak, ślepy. I goły. Czy nie jest taka sama sytuacja, jak z owym człowiekiem, który wszedł, bo został zaproszony, przyjął zaproszenie, deklarował, że tak, że on chce uczestniczyć w tym weselu, ale wszedł tam bez szaty weselnej. I tutaj, drodzy do zboru ostatniego, jest napisane, że on mówi: bogaty jestem, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Czyli, tak jakbyśmy, drodzy, my po prostu nie zauważali tego, że my tej szaty po prostu nie mamy, nie dlatego, że, że nie została nam ona dana, bo gościom ona była dana, ale dlatego, że nie przyjęli jej, bo powiedzieli: No po co? Przecież ja tego nie potrzebuję. Ta szata mi nie jest potrzebna. I w taki sposób, drodzy, jest coś, co chyba podobnie jak w narodzie izraelskim że Lud w zasadzie ma pewną świadomość, dobrze wie. Teoria, jaką wy zachowują, jest ok, w porządku. Nie można tu nic zarzucić. Te prawdy, które my znamy, drodzy, które my praktykujemy, są, w, są oczywiste, są oparte o pismo święte, ale problem może dotyczyć każdego z nas indywidualnie. Prawda? Niezależnie od tego, czy ktoś jest zwykłym wyznawcą. Takim szeregowym, jak każdy z nas, czy ktoś jest powiedzmy wyżej na stanowisku, jako pastor, jako przewodniczący, przewodniczący kościoła, wydziału, czy nawet generalnej konferencji. Tutaj sytuacja jest identyczna dla każdego z nas. Że człowiek może sobie wmówić, że jest w zasadzie samowystarczalny, a drodzy każdy z nas, tak jak Adam z Ewą byli, doskonale o tym wiedzieli, byli zależni od Boga. Doskonale wiedzieli, że nie ma możliwości, aby oni mogli sami sobie tutaj pomóc w tej sytuacji, w jakiej się znaleźli. Ta szata, którą oni mieli, czytaliśmy ten fragment, prawda? Ta szata, którą oni mieli, była szatą, która e, osłaniała ich, bo oni się czuli dobrze, komfortowo. I, I było im dobrze w takim stanie. Do pewnego momentu, jak zaistniał grzech, Wtedy otworzyli, wtedy oczy ich zostały jakby otwarte i zauważyli, że jest coś nie tak. A jak zachował się ów człowiek? Czytaliśmy to przed chwilą, że ten człowiek oniemiał, prawda? Gdy król przyszedł przepatrywać się tym wszystkim gościom i gdy zwrócił na niego uwagę i zapytał go, dlaczego, przyjacielu, przyszedłeś tutaj bez szaty weselnej, to on oniemiał. Był zdziwiony. Jak to? To jest niemożliwe. Dzisiaj już w apelu mówiłem trochę na temat spraw komunikacyjnych, i podam jeszcze taki przykład, drodzy. Jest taki program na TVP3, na telewizji Kraków. Program zatytułowany Jedź bezpiecznie. Nie wiem, czy widzieliście, on jest również dostępny na platformie YouTube. I tam. Jedna dziennikarka z telewizji Kraków wspólnie z, z ekspertem od spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego analizują pewne e, również zachowania na drodze. I jednym z powszechnych, a teraz na to szczególnie zaczynają zwracać uwagę błędów, jakie popełniają kierowcy jest to, że czasami zdarza im się, że wyprzedzają, już pomijając to, że nie przepuszczają, ale że wyprzedzają na przejściu dla pieszych. Problem dotyczy jakich dróg? Dróg, które są dwupasmowe w jednym kierunku, prawda? W mieście jest takich dróg, w dużych miastach jest takich dróg sporo, gdzie są dwa pasy w jednym kierunku i niejeden się nad tym nawet nie zastanawia, gdy wyprzedza, że dojeżdża na przykład do przejścia dla pieszych, a jest ono nieregulowane sygnalizacją świetlną. I wtedy ktoś może być, a gdy wyprzedza na przykład ciężarowy samochód, to on nawet tego nie widzi, prawda? Bo ten ciężarowy mu zasłania. I oni takie problemy analizują dość szczegółowo i nawet później jest pokazane z ukrytej kamery, jak kierowcy się zachowują, gdy zatrzymuje ich patrol policji. Bo zazwyczaj tak jest, że oni gdzieś ustawiają jeden patrol, który to obserwuje, a następny już odbiera tamtych delikwentów, którzy wyprzedzili na przejściu dla pieszych. I drodzy powiem wam szczerze, że reakcje są bardzo dziwne. Wielu kierowców mówi, jak to? Przecież ja prawidłowo jechałem. Bo jak ktoś jechał lewym pasem, prawda, cały czas, to on nawet tego nie zauważa, że on czasami jedzie szybciej i po kolei te auta wyprzedza. I dojeżdżając do przejścia dla pieszy, wystarczy, że on się wysunie przed samochód, który wyprzedza, czy bezpośrednio przed przejściem i już jest to traktowane jako wykroczenie. Już to, jest tak, ta, już to tak traktują, prawda? Bo jest to już nie zachowanie tej ostrożności przed przejściem dla pieszych, a teraz to jest szczególnie, prawda? Dość mocno teraz ta kwestia jest w przepisach omawiana i nawet zaostrzone są w tej sprawie. Niektórzy są, jeden nawet, pamiętam z kierowców, mówił do policjanta: Proszę pana, ja się dopiero muszę zapytać prawnika, czy taka jest rzeczywistość. Ja dopiero tą sprawę prawnikowi omówię. A ten policjant go podtrzymał: Proszę pana, mamy tą sprawę nagraną, jest. Y Film jest ta sprawa udokumentowana i nie mamy wątpliwości. Oczywiście on miał prawo się odwołać do sądu, bo jest takie prawo. Ale zasłaniając się, że on tą sprawę odda prawnikowi, no jeśli jest to jeszcze udokumentowane na materiale filmowym, trudno mu będzie do swoją rację, Udowodnić, skoro ewidentnie na takiej drodze może być to niezauważalne, a jednak dochodzi do wyprzedzania, i taki człowiek wykazuje zazwyczaj wielkie zdumienie, mówi: To jest niemożliwe, wszystko było dobrze. I to samo jest właśnie z owym człowiekiem. On o miał. Ja sobie, drodzy, zadaję pytanie: czy nie jest tak z nami, że nam się wydaje, że gdy my mamy potwierdzoną prawdę, którą studujemy w Słowie Bożym? Gdy mamy świadomość tego, że jako ludzie jesteśmy tak blisko tej prawdy i nieraz jesteśmy w stanie nawet innym wykazać to, że na podstawie Pisma Świętego tak wiele spraw idealnie nam się potwierdza, że niemalże każdą rzecz możemy uzasadnić Pismem Świętym, prawda? Sprawę Sabatu uzasadnimy, sprawę bóstwa uzasadnimy Pismem Świętym. Każdą rzecz jesteśmy w stanie krok po krok przeanalizować i powiedzieć, tak mówi Słowo Boże. A jednak Coś jest takiego, że ten człowiek o nie miał, był zszokowany. Przypomina nam to zatem scenę z sądu, gdzie wielu będzie mówić, Panie, czy myśmy w Twoim imieniu nie uzdrawiali, innych rzeczy nie dokonywali. I tu Pan Jezus przed tym ostrzega. Ale drodzy, w Słowie Bożym nigdy nie znajdujemy jedynie sytuacji takiej, która by była dla nas beznadziejna. Owszem, Pan Bóg nam daje świadomość tego, żebyśmy byli co do tego pewni, że jest z nami nie tak, że musimy zweryfikować nasze życie, ale daje nam wspaniałe obietnice. I jedną z nich właśnie była to ta, która była czytana już na samym początku. Jest to wspaniała obietnica, która jest do zborów w Sardes, prawda? I tam w trzecim rozdziale Apokalipsy zapisane zostały takie słowa. Lecz masz w sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni, zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia Jego z Księgi Żywota. I wyznam imię Jego przed moim Ojcem i przed Jego aniołami. Kto małszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Kto małszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Poselstwo ma charakter uniwersalny drodzy, jest skierowane do każdego z nas indywidualnie, jako do ludzi, którzy mają stoprocentową prawdę. Teoretycznie ona jest dobrze, ale może nam się zdarzyć, że gdzieś z praktyką się rozmijamy, podobnie jak Izrael, który niestety również doskonale uważał się za lud, który zna. Prawdy zbawienia, a nawet usiłował nieraz przedstawić siebie jako tych, którzy mają wyłączność do zbawienia. To dana jest nam tu wspaniała obietnica, że zwycięzca zostanie przeobleczony, prawda? Ten, kto odniesie zwycięstwo dzięki łasce Chrystusa. To nie jest zwycięstwo, drodzy nasze, ale jest to zwycięstwo Pana Jezusa Chrystusa. Gdy Pan Bóg człowieka musiał odprawić z ogrodu Eden, to odprawiając go, o czym czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, ustanowić musiał cherubów, którzy bronili dostępu do drzewa życia. Człowiek już nie miał dostępu do drzewa, nie chodzi mi o drzewo poznania dobra i zła, ale do drzewa życia. O tym czytamy również w, trzeciej, w trzecim rozdziale, i to jest napisane tam w wierszach 22, 24. Że Pan Bóg zabronił tego dostępu do drzewa życia, bo człowiek zgrzeszył. I mamy drodzy piękną obietnicę również do zboru Efeskiego. Znowu jest mowa o zwycięzcach. Wiersz siódmy. Napisane jest tak. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest gdzie? W raju Bożym. Jakie wspaniałe zwieńczenie całej tej sytuacji z grzechem, prawda? W drugim rozdziale Apokalipsy i wierszu siódmym mamy wspaniałą obietnicę, że zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota. A zatem Pan Bóg robi wszystko, aby ten powrót człowieka do tego raju mógł być realny. Jeżeli będzie ten sam, to samo drzewo, bo jest to dokładnie to samo drzewo, które. Adam z Ewą widzieli, do którego mieli dostęp. Pamiętajmy, że tam w ogrodzie Eden nic nie ulega zniszczeniu, prawda? Tam nie ulega przemijaniu nic. Tam kwiaty, które są, one są ciągle doskonałe, bo one są piękne i one nigdy nie więdną. Drzewa również są w doskonałej formie, nie chorują tak jak nasze drzewa, które widzimy wokół nas, które usychają często. Zatem jest to piękna obietnica że zwycięzca będzie miał ten przywilej spożywać z drzewa żywota. Będzie miał ten sam dostęp do tego wspaniałego miejsca, które było stworzone idealne dla człowieka i które człowiek tak w fatalny sposób utracił. Jakież jest to, drodzy, wspaniałe dla nas, że możemy się pocieszać i mieć świadomość tego, że mamy tak wspaniałe obietnice. Niech Pan Bóg nam w tym dopomoże i błogosławi nas w tym. Amen.